Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 60 lat debat prezydenckich w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 60 lat, w 1960 roku była pierwsza debata taka telewizyjna, no i to się spopularyzowało. Teraz we wtorek będzie debata Donalda Trumpa i byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Także wszyscy czekają na to. Jest nadzieja, że Joe Biden zacznie wychodzić z tej swojej szafy na szczotki, tak jak ludzie się śmieją, że kolonko siedzi w szafie na szczotki, no i Joe Biden. No, boją się socjaliści, boją się debaty, no bo Joe jest staruszek, on już nie bardzo kontaktuje, no ale musi rozmawiać, tak, musi rozmawiać, musi mówić, no bo jednak Amerykanie są przyzwyczajeni do czegoś takiego. No i oni przyjadą, będą w Cleveland, w Ohio. To jest Uniwersytet Western Reserve University. Uniwersytet to jest prywatny uniwersytet założony w 1967 roku. Tam po pomocy to już kosztuje $33,000 rocznie na studenta. 82% zostaje absolwentami, czyli kończy tą uczelnię. No 29% się dostaje, czyli jedna na trzy osoby, które składają papiery, tam się dostaje. No jest to uczelnia medyczna. Jest to uczelnia medyczna. No i będą tam debatować. Będą debatować. Będzie to takie krótkie spięcie w długich spodniach, tak? Dlaczego tak będzie? No 36 takich już debat było od 1960 roku, tak jak wspominałem. No i te debaty, no to są mniej więcej podobne, albo co najmniej można dojść do wniosku, co się dzieje. No ci urzędujący prezydent, no to z reguły bardzo często nie za bardzo mu wychodzi, dlatego, że jest prezydentem przez 4 lat. W sumie to się zastanawia, czy po jaką cholerę ten następca przychodzi. Jeżeli ja robię taką robotę, no ten kandydaci, no to z reguły mają mniej do roboty, no i bardziej się przyszykowywują. Tak samo są psychicznie napakowani. Także, że to jest dosyć duża walka. No, Donald Trump też miał walkę z Hillary Clinton, no ale oni startowali od zera. Teraz Trump to będzie jego druga kadencja, także po 4 latach, także to trochę zmienia ten cały balans. Mitt Romney w 2012 roku, no to Mitt Romney, no to jest teoretyczny republikanin, teoretyczny konserwatysta, no ale to jest taka czerwona świnia, to jest czerwona świnia, która po prostu pcha się do koryta, no to na poziomie Millera czy tych Kwaśniewskich, po prostu tam gdzie jest żarło, no to idą do tego koryta. Romney, no to on mieszkał, to jest mormonem, on jest z Utah, no to jak zostawał kandydatem, to był w stanie przeprowadzić się do stanu Massachusetts, gdzie był kandydatem, no i w tej linii politycznej go wypchali, no to jest coś nieprawdopodobnego, że po prostu w Ameryce, no nie wiem jak w Polsce jest, ale że w niektórych wypadkach ludzie jadą w nowe miejsce i po prostu są wykatapultowani na jakieś takie pozycje wysokie. W każdym razie z Barackiem Obamą wszystko wyglądało na to, że sobie poradził, no ale jednak sobie nie poradził. Dla odmiany Reagan w 1984 roku miał debatę z Walterem Mondale, także też nie za bardzo mu to wyszło. Także prasa i telewizja to się w sumie zastanawiali, czy 73-latek jest w stanie tam kandydować. No, na drugiej tej
spotkaniu, na tej debacie, no to on sobie tak zażartował, no bo Reagan, no to ciągle tymi, jako były aktor, jako były gubernator, no bo on był gubernatorem też w Kalifornii, bardzo konserwatywnej Kalifornii. Dzisiaj to Kalifornia jest super socjalistyczna, ale w latach 70-tych, 80-tych, no to była, no to była to prawicowa, konserwatywna, republikańska strona Ameryki. Później zaczęli przyjeżdżać Meksykanie i Meksykanie przywieźli ze sobą socjalizm. No i teraz Kalifornia jest socjalistyczna. No do tego dużo, dużo socjalistów tam pojechało po prostu ze wschodniego wybrzeża, bo doprowadzili do bardzo drogich miejsc na wschodnim wybrzeżu, to pojechali do Kalifornii. No i później Reagan w ramach tych swoich żartów, no to właśnie powiedział, że nie będę wykorzystywał tej sytuacji politycznej, żeby pokazać niedoświadczenie i młodość mojego przeciwnika. W tym czasie Mondale miał 56 lat. No to była zagrywka dosyć prosta, no i prawdziwa. Pierwsza debata, kiedy była właśnie 1960 rok, to był John F. Kennedy i Nixon. Także, że cała ta oprawka, no to była bardzo ważna. Przed debatą, no to Kennedy to nie był taki popularny, no ale już po debacie, no to bardzo się stał popularny, ale między innymi dlaczego? No dlatego, że Nixon w telewizji nie zgodził się na ten puder, nie zgodził się na makijaż, nie zgodził się na te sztuczne telewizyjne triki. Te światło popołudniowe też nie pomogło, wyglądał dosyć makabrycznie. No a JFK, no to wyszedł, że jest elegancki, że jest dobrze ubrany, dobrze ma dykcję, dobrze się wypowiada. No i w ogóle pokazał, że tam rządzi. No i dlatego, że tam rządzi, to tam ta popularność wzrosła. Badania pokazały, że jego popularność wybija do kosmosu. No i w końcu wygrał. Niektóre też sytuacje są, że zmieniają się z sekundy na sekundę. W 1988 roku Michael Dukakis, no to jeden z tych kandydatów ze wschodniego wybrzeża. No i ten człowiek z CNN-u się pyta, mówi, jeżeli Kitty Dukakis, no Kitty to jest imię, to było imię jego żony, no taka malutka pijaczka w sumie, no on zawodowy urzędnik, był gubernatorem w Massachusetts, no i ten CNN się pyta, mówi, jeżeli Kitty Dukakis byłaby zgwałcona i zamordowana, czy ty, Michael Dukakis, byłbyś za karą śmierci bez możliwości zwolnienia? No, a on powiedział, nie byłbym za karą śmierci. No i to tak odpowiedział automatycznie, jak robot. No i w tym czasie, jeszcze 1988 rok, no wszyscy normalni ludzie mówią, jak to jest możliwe, żeby kretyn lewacki nie był za karą śmierci po tym, jak jego żona zostałaby zgwałcona i zamordowana. No ale to są lewacy, to są komuniści, to są oni po prostu, no możliwe, że wierzą, albo po prostu tylko mówią, żeby znaleźć swoich ludzi. Także Dukakis już w tym czasie przegrywał, no bo wszyscy wiedzieli, że to jest lewak, że to jest socjalista. 1988 rok, jeszcze Ameryka nie była tak zlewaczona, tak jak jest dzisiaj. No i po prostu spadł do ziemi. Wszystkie najróżniejsze gesty i ruchy w czasie debaty są ważne. Al Gore, no to jest ten cwaniaczek od ocieplenia, co 40 lat temu mówił, że poziom oceanów się podniesie tam o kilka metrów, o kilkanaście metrów, że wszystkie wybrzeża będą zalane, no ale to on jest jednym z tych cwaniaczków, tak samo jak Obama. Obama, no to kupił sobie za 15 milionów taki dworek na wyspie Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, no to jest taka wyspa, gdzie jeżeli oglądaliście Szczęki, ten film Szczęki z tymi rekinami, no to właśnie jedna z tych plaży, no to jest na Martha's Vineyard.
No i Al Gore ma tam swoje posesje i barak komunista Obama ma. No i im nie przeszkadza, że to będzie zalane. No ale w każdym razie Al Gore w czasie debaty, no to przekręcał oczami i ruszał ramionami. W czasie pierwszej debaty z George'em W. Bushem, jak mówię, w 2000 roku. No w trzeciej debacie, no to Bush trochę tak głową kiwał, kiedy Al Gore, bo oni tam stali przy tych mikrofonach, no to Al Gore to wchodził i tam go przepychał. No to większość ludzi zobaczyła, że Al Gore, no to po prostu jest taki cwaniaczek, taki byczek, który po prostu w szkole zawsze wszystkich i wszędzie popychał, rozpychał i tak dalej, także no nikt go tam nie lubił, no i to, żeby polubić jego kandydata na prezydenta, to jest bardzo ważne. W 1976 roku Gerard Ford dla odmiany w czasie tej debaty, no to zaczął mówić, że Związek Radziecki, że Soviet Union no nie ma wpływu, nie dominuje Europy Wschodniej. No Ameryka, normalni Amerykanie wtedy rozumieli, że jednak dominuje, no, a on takie idiotyzmy pieprzył. Także też popularności nie zdobył. No i teraz, kiedy ludzie tam debatują, no to wiadomo, żeby siebie mówić, co się zrobi, no ale nie tak za dużo, no to taka te polityczne rozgrywki, no ale wymagać od tego przeciwnika. Trump podkreśla właśnie te mamrotanie, te głupoty, które gada. No Biden ostatnio to powiedział, że w Ameryce to 200 milionów ludzi zmarło na COVID. No jeżeli jest 320, później powiedział, że 200 tysięcy ludzi zmarło na COVID, później powiedział, że 200 osób. Także on już nie za bardzo kontaktuje. No i Trump podkreśla, że właśnie, że Biden, no to on już jest zawodowy polityk przy tym żłobie, że on się w zasadzie nie nadaje, że to już jest długo za długo. Czy takie ataki, Trump prawdopodobnie nie będzie atakował tak mocno personalnie, no bo ty też sobie zdaje sprawę, nie można z tym wszystkim przesadzać. Ludzie zawsze mają jakiegoś tam haka na przeciwnika i zawsze tam jakiegoś psztyczka zrobią i z reguły są przygotowani. Ronald Reagan, kiedy on właśnie miał z Jimmy Carterem. Jimmy Carter, no to taki południowiec. Jimmy, no to w zasadzie znaczy Jasiu Carter. No i on coś tam mówił, a on mówi, no znowu z tym lecisz, Jasiu? No tak, no też publiczność zobaczyła, publiczność, wyborcy zobaczyli tą miałkość i tą małostkowość tego Jimmy Cartera. Najważniejsze w tym wszystkim to jest, żeby kandydat no to pamiętał, po co tam jest, tak? Prezydent Trump musi wiedzieć, po co tam jest, no i kandydat jest, po co tam jest, no. Socjaliści, demokraci, no to oni atakowali od 4 lat, od pierwszego dnia, kiedy Trump został wybrany, no to ciągle tylko, że zmowa rosyjska, później, że ścigali go za jakieś te kontakty z kobietami, i nieustanne ataki. Teraz od lutego, no to jest ten COVID, no i Biden to w zasadzie mówi, jedyny plan taki zwalczenia Trumpa, no to jest to, że Trump spierniczył sytuację z COVID-em, on jako socjalista, jako demokrata, on ma plan 5-letni, zreperuje system zdrowotny, zreperuje system
leczniczy, zreperuje lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. Także, że Biden i ci socjaliści patrzą na te 4 miesiące i po prostu myślą, że Ameryka nie myśli, tak, że Ameryka jest głupia, że wyborcy są głupi. No, Trump musi wyjść i powiedzieć, osiągnąłem to, to i tamto, dogaduje się z Koreańczykami, dogaduje się Żydów z Arabami, zaczął zgadzać, przed COVID-em Ameryka miała najmniejsze bezrobocie, cała Wall Street, czyli te wszystkie firmy inwestycyjne, bezrobocie wśród czarnych było najmniejsze, stabilizacja była duża i tak dalej, po tych 8 latach Obamy, kiedy wszyscy spali, no gospodarka amerykańska dostała szału, no tyle tylko, że to totalne zamknięcie, no to był totalny kretynizm, no bo zamiast wyłapywać chorych, no to zamknęli wszystkich zdrowych. To ktoś za to beknie po listopadzie, ktoś za to beknie. Już ludzie sobie zdają sprawę, że po prostu socjaliści są rządni władzy. No i Trump musi powiedzieć, że po prostu komunizm Bidena, no to jest, on tylko chce podatkować i wydawać. Ten COVID-19, no nie dał ludziom możliwości dowiedzenia się więcej o Bidenie, pomimo tego, że ludzie dużo wiedzą, 40-50 lat on jest w tym biznesie, ostatnio właśnie zaprzeczał, że wiedział cokolwiek o swoim synu, a jego syn, to tak jak Kwaśniewski tam 60 tysięcy chyba miesięcznie miał w tej jakiejś bandyckiej kompanii naftowej na Ukrainie, tam miliardy były przesywane, Chińczycy dali mu do funduszu jakiegoś inwestycyjnego też jakieś miliardy, także to jedna wielka korupcja, no i mało kto to mówi, szczególnie po stronie lewackiej, to nie przyjmują do wiadomości, także teraz w Cleveland, no będzie bitwa, myślę, że Trump będzie sam sobą, no i pokaże. Jeżeli jesteś, masz obywatelstwo amerykańskie i możesz głosować, no to głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów. Nie po to wylądowaliśmy w Ameryce, żeby głosować na socjalistów. Jeżeli jesteś zadeklarowana czy zadeklarowany jako demokrata, zmień swoją przynależność. Jeżeli nie chcesz zmienić, to po prostu nie iść do wyborów. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli jesteście zarejestrowani jako niezależni, wybierzcie kartę dla republikanów, głosujcie na republikanów. A jeżeli jesteście republikanami, jeszcze nigdy nie głosowaliście, to idźcie. To jest pierwszy raz, kiedy musicie głosować. No, musicie głosować po prostu. Każdy głos jest ważny. Każdy głos może zmienić przyszłość Ameryki. Ameryka nie może się zmienić w Wenezuelę. Ameryka nie może się zmienić w Związek Radziecki. Ameryka nie może się zmienić w PRL, no bo to wszystkie z tych krajów, no to będzie bida z nędzą. W Ameryce kiedy komuniści dojdą, no oni nie będą trzymali za twarz Ameryki przez 70 parę lat, jak w Związku Radzieckim, nie będą trzymali Ameryki przez 44 lata, jak komuniści, no ale w Polsce też komuniści, czerwone świnie rozkradli, najpierw sprywatyzowali Polskę, a później się porozszczepiali, także w Ameryce też upaństwowią dużo rzeczy, a za 30 lat ich dzieci po prostu to wszystko pokradną. No to tak jak się w Chinach stało, tak? Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie. Zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.